Kochani diecezjanie, 4 marca o godzinie 11 będzie uroczysta msza święta i ingres naszego nowego biskupa, biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Trzeba przywitać go tak, jak diecezja nasza potrafi to zrobić. Eucharystia tworzy Kościół. Kościół żyje najpełniej na Eucharystii, więc tak chcemy rozpocząć. Pełnym spotkaniem z Panem i we wspólnocie ludu Bożego naszej diecezji. Więc myślę, że trzeba poprzestawiać nawet kalendarzowe programy i w tej wspólnocie diecezjalnej się zjawić. Zapraszam serdecznie. Chcemy razem przeżyć piękne chwile, bo przed nami pielgrzymka wspólna wielu lat. Zapraszamy. Jednym z elementów ingresu, obok wejścia uroczystego do katedry biskupa, który obejmuje posługę biskupa diecezjalnego, jest przekazanie pastorału przez poprzednika następcy. Nie ma zatem tego ingresu bez przywołania osoby poprzednika. Ja, dziękując za to zaproszenie księdza biskupa Edwarda na ingres, chcę także zaprosić na ten ingres, ale po to, żeby w nim wybrzmiało także podziękowanie za nasz diecezjalny kościół i za posługę pasterzy tego kościoła, do grona których teraz mam zaszczyt należeć, ale także za posługę tego biskupa, który mi ten pastorał przekaże. Chcę zaprosić wszystkich, samemu przede wszystkim tę modlitwę podejmując, do podziękowania biskupowi Edwardowi za niemal 16 lat gorliwej posługi i przewodzenia temu kościołowi, ale też chcę zaprosić do ucieszenia się w tej uroczystości tym wspólnym domem, którym jest nasz kościół.